Witam was, bracia i siostry. Dobrze, że się uśmiechacie. Dziękuję bardzo. Mamy dziś wspaniały dzień. Mogę powiedzieć, że mamy święto. Społeczne, święte zgromadzenie. Sami święci są na tym miejscu. A więc jesteśmy jakąś cząstką Kościoła Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, chciałbym dziś powiedzieć w ten sposób, że za największą radość miejcie, ale nie powtórzę słów Jakuba, ale dziś za największą radość miejcie z tego, że Duch Chrystusowy jest w was, w nas i możemy mówić Abba, Ojcze. A więc największym powodem naszej radości, czci i chwały jest to, że Bóg jest naszym Ojcem. A synowie i córki niech się radują i cieszą. Drodzy bracia i siostry, chciałbym mówić dziś na temat pragnienia. Przeczytam słowo z Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 17, werset 30, rozdział 7, werset 37 i 38. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej, a to mówił o Duchu Świętym. Drodzy bracia i siostry, jednym z pragnień to jest to pragnienie ciągłego zaspokajania naszego organizmu w tą życiodajną wodę. Wodę, która podtrzymuje nasze życie. Ale drodzy, my jako wierzący mamy innego rodzaju pragnienia. Drodzy, co to jest pragnienie? Powiem tak, że pragnienie to wielka chęć, wielka potrzeba, aby coś mieć, coś osiągnąć. Drodzy, każdy z nas pragnie być szczęśliwy. Czy nie tak? Każdy z nas pragnie być kochanym, lubianym. Chcemy być bogaci, to też pragnienie. Chcemy być zdrowi. O, jak bardzo staramy się o zdrowie. A szczególnie w takim wieku, w jakim ja jestem. A więc być zdrowym i dziś mówimy i długo żyć. Chociaż osobiście zauważam w tym miejscu pewne przeakcentowanie. Jakie to już wiecie, bo chyba wspominałem na tym miejscu. Chcemy być mądrymi. Tak jest nasze pragnienie. I nie wszystkie pragnienia są negatywne. Ale muszą być kontrolowane. Aby pragnienia mogły się urzeczywistniać w naszym życiu, musimy być zaangażowani. Nie ma innej drogi, aby pragnienia się urzeczywistniały w naszym życiu, musimy być zaangażowani. I wkładamy to w to zaangażowanie wiele nieraz wysiłku. Musimy być aktywni, intensywni. Drodzy bracia i siostry, dla nas,
czy dla tych, którzy się na nowo narodzili i trwają w prawdzie Jezusa Chrystusa, największym pragnieniem, a w zasadzie największym pragnieniem każdego człowieka winno być pragnienie Boga. Nie ma większego pragnienia. Chociaż pragniemy tego, to i tak dalej, ale największym pragnieniem naszym jest Wszechmogący Bóg. Czy zgadzacie się? Pozostałe natomiast pragnienia muszą być, jak wspomniałem, kontrolowane przez Słowo Boże. Czy są dobre, czy złe. Bo możemy mieć i złe pragnienia. Dlatego pragnienia muszą być kontrolowane przez Słowo Boże. Chcę też zaznaczyć, drodzy bracia i siostry, że i w dzisiejszej dobie, w XXI wieku, na przykład wszelkie tradycje, porządki, a nawet powiem proroctwa, czy też te nowe objawienia, nawet sny, to wszystko musi być podporządkowane albo kontrolowane przez Słowo Boże. Nie możemy ich postawić na równie z Bożym Słowem. A więc musimy kontrolować nasze pragnienia poprzez Słowo Boże. Aby kontrolować, to musimy trwać w Bożym Słowie. No nie ma innego wyjścia. Aby trwać w Bożym Słowie, musimy słuchać Bożego Słowa. Musimy być zaangażowani w czytaniu, w rozważaniu, w rozmyślaniu, aby poznawać, co jest dobre, a co jest złe. Pragnienie. Drodzy, pragnienie, i dalej powiem tak, jak gdyby wytwarza przez pragnienie, powstaje w nas dążenie, chcenie, aktywne działanie. Drodzy bracia i siostry, nie możemy być bierni, nie możemy być obojętni. Bo to prowadzi do stagnacji. Wiecie, ja jestem już w takim wieku, że nie tylko jeszcze obserwuję samego siebie, ale obserwuję zbory wierzących. I nieraz zadaję sobie pytanie, czy my, przychodząc na przykład na społeczne zgromadzenie, tak jak dzisiaj mamy, chcę zapytać, jakie mamy pragnienie? Każdy z nas ma jakieś pragnienie, ale czy to pragnienie zachęca nas do aktywności? Przyszliśmy na to miejsce w dniu dzisiejszym, bracia i siostry, do tego zgromadzenia, to jest bardzo ważne i istotne. Po pierwsze, chcę popatrzeć na braci i na siostry, na tych, których mieszka Duch Święty. Po drugie, chcę popatrzeć na ich zaangażowanie, że wypływa z ich sercach pragnienie uwielbiania, czczenia Wszechmogącego Boga Ojca. Aktywność. Chcę zobaczyć, a może i usłyszeć, aktywność w modlitwie. Takie winno być nasze pragnienie. Przychodzimy z tym na nabożeństwo. Cały tydzień czekamy praktycznie, tak mogę powiedzieć, aby przyjść, spotkać się z braćmi, siostrami, aby w tej społecznej modlitwie dziękować Bogu i nabierać sił i mocy do dalszego działania i do dalszego życia. Społeczne zgromadzenie.
Czy doceniamy sobie te święty społeczne zgromadzenia? Czy z taką ochotą, z takim pragnieniem, wprawdzie to Dawid wyraził, gdy był młodym człowiekiem, ale wszyscy jesteście młodzi, bo młodsi ode mnie. Czy możemy powiedzieć tak jak Dawid, rozradowałem się, gdy mi powiedziano? Czy tak gnuśnie trochę to wymusiliśmy z siebie, żeby iść, przyjść? Ja nieraz mam ten problem, ale to składam na karby starości. Ale drodzy, radość, wdzięczność Bogu, gdzie się łączymy razem w modlitwie, w śpiewie, w uwielbianiu, ten sam duch nas łączy. Bo jeśli tu nie potrafimy razem żyć społecznie jako bracia i siostry, to tak nieraz myślę, jak będzie w niebie. Społeczne zgromadzenie. Drodzy, zacytuję słowa apostoła Piotra, który powiada: dołóżcie wszelkich starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. I następnie tam wymienia, co musimy w naszym życiu dodawać. Sprawa wiary i tych innych cnót od Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc to nie jest tak, że oto uwierzyłem, że jeśli ktoś do mnie mówi, że uwierzył, to ja zadaję następujące pytanie. Ale czy się na nowo narodziłeś? Od tego zaczynam. Jeśli ktoś mówi, przyjąłem chrzest wodny, wiemy, co to znaczy, to tak samo pytam. Ale czy się na nowo narodziłeś? Może będzie chwila czasu, że coś jeszcze o tym powiem. Drodzy, co mówi Boże Słowo? Przeczytam dwa, może trzy fragmenty ze Starego Testamentu. Pierwszy, Psalm 12, werset 6. Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. Halleluja! Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. Izajasz 55:2. Wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Zwracam uwagę, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Psalm 42, wers 2, 3. Często, kiedy odwiedzałem zborowników tam na wsi, mieszkających w okolicach Andrychowa, to w domach widziałem taki obraz, piękny las, płynąca rzeka i jeleń nad tą rzeką, a następnie wers. Tak jak jeleń pragnie wody, takiej wody do podtrzymania życia fizycznego, tak dusza moja pragnie, o właśnie, Boga, pragnień. A ktoś mi dodał i podpowiada, mówi: tak, ty wiesz, jak brakuje wody, jak jest susza, to ten jeleń goni po tym lesie, tu, tam, przymierza kilometry i gdy znajdzie wodę, gdy już spożyje tą wodę, zaspokoi pragnienie, to wówczas daje znak pozostałym: przyjdźcie, tu jest woda, woda, zaspokoicie swoje pragnienie. Rzeki wód żywych popłyną z waszego życia. Ta woda będzie w was, ale też popłynie do innych i poniesie nowe życie. Drodzy, tak niedawno jeszcze raz śledziłem, jak my to przypowieść Pana Jezusa Chrystusa, który powiada o czworakiej roli i mówi, że tym ziarnem jest Słowo Boże. Jestem na wsi wychowany i często potrafię rozróżnić jeszcze pszenicę od żyta, żyta od jęczmienia i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy patrzę na to ziarno pszenicy, którego ponoć w naszym kraju obecnie jest trochę za dużo,
gdy patrzę na to ziarno, no ziarno, takie sobie. Ale w nim, w tym ziarenku, my tego nie widzimy, jest życie pszenicy. Tak samo i w Bożym Słowie, bo Pan Jezus dał tu porównanie. W Słowie Bożym jest życie, tylko że jest życie Boże. Boże życie. I musimy trzymać się tego Słowa, przyjmując go do naszego ducha. Zwracam uwagę do ducha. Wiem, że kiedy byłem młody, starsi nauczyciele, którzy obecnie już nie żyją, powiadali do mnie w ten sposób, chociaż nie zawsze mi się to udawało. Powiadali, jeśli kiedykolwiek w życiu staniesz za mównicą, za kazalnicą, to najpierw musisz nakarmić chlebem swego ducha. Swego ducha. Musisz nakarmić chlebem. Tym chlebem jest Jezus. Tym chlebem jest Słowo Boże. Nie zawsze mi się tak udawało, a w dzisiejszych czasach to jest jeszcze trudniej. Dlatego, że tych kazań mamy mnóstwo. I musimy bardzo też, drodzy bracia i siostry, uważać. Chciałbym zapytać was, drodzy bracia i siostry, jak się ma wasz duch? Niektórzy mówią dusza, a tu mam taki pewny rozdział, uważam, że to nie jest do końca jedno i to samo, ale zostawiam. Słowo Boże potrafi, prawda, aż przeniknąć i oddzielić ducha od duszy i od ciała. Zostawiam to. Ale zadaję pytanie, jak się ma nasz duch? Czy mój duch teraz pragnie Boga? Czy pragniemy Boga? Czy pragniemy zbawienia? Czy żyjemy w prawdzie, a prawdą jest Słowo Boże, jest Jezus Chrystus? Ostatni księdze Nowego, mówimy Testamentu, mamy zapis, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywej. Chodźmy, idziemy do tego źródła, ale musi być pragnienie, że chcemy, przybliżamy się, bierzemy z tego źródła, pijemy z tego źródła. Z tej cudownej, wspaniałej opoki, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus. A ten, który pragnie, czy pragniesz, niech przyjdzie. Przyjdźmy do Jezusa. W modlitwie, w wołaniu wyraźmy tą naszą wewnętrzną potrzebę i tęsknotę. Panie, naprawdę chcę. Aby ta woda wypełniła moje wnętrze, mego ducha, ale mogła się też przelewać dalej na zewnątrz i nieść zbawienie i życie wieczne innym ludziom. Niech przyjdzie, niech darmo weźmie wodę żywota. Drodzy bracia i siostry, zanim krótko będę komentował ten werset, czy te wersety, które przeczytałem, pozwolę sobie zacytować jeszcze dwa wersety z psalmów. Psalm 14, werset 2 powiada: Pan spogląda z niebios. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. 33 psalm, 13 werset i 14. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. Zwróćmy uwagę na 30
trzeci psalm, to słowo, które przeczytałem. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Jak teraz myślisz, jak to jest możliwe? Że niebo jest tronem Bożym, ziemia jest pod nóżkiem Boga i Pan patrzy z góry na wszystkich ludzi. A ile jest nas obecnie na tej ziemi? Nie znam dokładnej liczby, ale chyba ponad 7 miliardów. Czy zatem Pan widzi każdego człowieka? Jak myślicie? No, nie wierzycie. Tak, każdego człowieka widzi na tej ziemi. Co więcej, widzi teraz ciebie i mnie. Widzi, jakie ja mam pragnienia. Widzi, co kryje się w moim sercu, w moim wnętrzu. Widzi, jakie mam zamiary, jakie mam cele. Widzi. Trudno to zrozumieć po ludzku. Mój umysł tego nie stanie zrozumieć, ale biorę to przez wiarę, bo tak mówi Słowo Boże, że Bóg widzi mnie. Wiecie, nieraz tak myślę, że gdybyśmy zdawali sobie tak do końca sprawy, że Bóg widzi w każdym miejscu, w każdym czasie, każdego z nas, ale widzi i nasze wnętrze, o czym myślimy, widzi naszą duszę. Gdybyśmy sobie tak zdawali bardziej dokładnie z tego sprawy, to bylibyśmy trochę lepsi. Wiecie, o co chodzi? Bóg zna nasze myśli, słyszy naszą mowę, widzi nasze zachowanie. A my się nieraz zachowujemy tak, jak gdyby Bóg nie widział, albo nie widzi, że Bóg nie widzi, albo nie chcemy, aby Bóg widział, powiedzmy sobie prawdę. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. A ten werset z Psalmu 14. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, kto szuka Boga. Jak to rozumieć? Jak to rozumieć? Pan patrzy, czy jest ktoś, kto myśli, kto jest rozumny i w tym szuka Boga. A więc dla Boga rozumnym jest ten, kto szuka Boga. Owszem, na tym świecie mamy ludzi mądrych, uczonych, którzy znają, powiedzmy, ten materialno-fizyczny świat, życie i tak dalej. A więc posiadają mądrość, tylko pytanie, jaką mądrość? Ludzką mądrość. Tu rozchodzi się o mądrość Bożą. Człowiek, który zaczyna szukać Boga, wchodzi, staje się rozumny. Tak Bóg go ocenia, że tylko rozumnie, mądrzy są ci, którzy szukają Boga, bo my w dalszym ciągu, w jakim sensie szukamy Boga. I to nas zmusza do ciągłego, stałego trwania przed obliczem świętego Boga. Wracam do tekstu Bożego Słowa. W ostatnim dniu Wielkiego Święta stanął Jezus i zawołał. My też mamy święto, trochę inne, ale święto. Drodzy, było to święto namiotów czy święto szałasów. I oto, drodzy, na to święto szałasów przychodzili mężczyźni nie tylko z Izraela, ale również z diaspory. A Bóg zobowiązał mężczyzn do tego, aby
uczestniczyli obowiązkowo w trzech podstawowych świętach, które Bóg ustalił. I święto szałasów, które Bóg ustalił, było jednym z takich świąt. Było bardzo dużo ludzi w Jerozolimie, mieszkali w szałasach i to było raczej święto wdzięczności i radości, że Bóg ich wyprowadził z Egiptu, z niewoli. Czyż dzisiaj nie mamy święta, że Bóg wyprowadził nas z ciemności, z grzechu, z nieprawości do wieczności, do świętości, do wieczności i prowadzi nas. Bracia Jezusa Chrystusa powiadają do Niego, idź na święto, objaw się. Nie byli wierzącymi w Jezusa, swego brata cielesnego. Idź. On powiada, Pan Jezus powiada, mój czas jeszcze nie nastąpił, nie nastał. Ale wasz tak. I gdzieś w połowie świąt, to było chyba trzeci lub czwarty dzień, Pan Jezus przyszedł do Jerozolimy, aby wziąć udział w tym święcie szałasu. Wiele dyskutowano. To mnie trochę tam też zastanawia, bo i ci, którzy przyszli z diaspory, i mieszkańcy Jerozolimy, jedni mówili, wypowiadali się, ale to takim cichym głosem, żeby ci, którzy rządzili ze strony Izraela, więc ten Sanhedryn się o tym nie dowiedział, rozmawiali. Jedni mówili, że jest dobrym, drugi, że zwodzi ludzi. A więc zdania były bardzo podzielone o Panu Jezusie Chrystusie. Jezus jednak przyszedł na to święto, rozmawiał z ludźmi w świątyni. Ta rozmowa różnie wyglądała, ale jest powiedziane, że wielu uwierzyło. I zawsze jest tak, wielu uwierzyło. Nie wszyscy, ale wielu. Wiecie, my chcielibyśmy, aby wszyscy, którym zwiastujemy Boże Słowo, przecież to jest najcudowniejsza prawda, Ewangelia, wszyscy uwierzyli. Nie. Tak nie było nawet wówczas, kiedy najlepszy nauczyciel Jezus Chrystus zwiastował prawdę. Ale ostatniego dnia, najprawdopodobniej to był ósmy dzień, bo ósmy dzień to było społeczne zgromadzenie wszystkich tam w świątyni i poza świątynią. Społeczne zgromadzenie kończyło święta, szałas. I w ostatnim dniu tego wielkiego święta Jezus stanął, nie wiem gdzie, czy w świątyni, czy poza świątynią, i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, a więc kieruje swoje wołanie do tych, którzy pragną. Myślę w ten sposób, że Pan Jezus, będąc tam, przechadzał się wśród ludzi, rozmawiał, ale widział serca ludzi. Czy zgadzamy się z tym, czy nie? Widział, co kryje się w człowieku. I tak uważam, że Jezus, widząc, co kryje się w sercach ludzi, zauważał, że wiele osób, wielu Żydów przyszło na to święto z jakąś wewnętrzną, duchową potrzebą. A może na tym święcie ta potrzeba moja zostanie rozwiązana? A może coś podpowiedzą mi starsi? Ale ostatniego dnia Jezus patrzy na serca tych ludzi i widzi wielu, wielu pragnących. Ich problemy nie zostały rozwiązane. Wracają z tymi problemami do domu. Nikt z nas nie musi wracać z problemami do domu, które obciążają nasze życie. Jezus zawołał, kto pragnie. Kierowane do pragnących. Jeśli w twoim sercu jest pragnienie, przyjdźcie do mnie, powiada Jezus. I naszym zwiastującym obowiązkiem jest kierowanie serc ludzkich, człowieka,
do Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela naszego. Przyjdźcie do mnie, a wasze pragnienia, te duchowe pragnienia będą zaspokojone. Otrzymacie nowe życie. Grzechy zostaną usunięte, przebaczone. Otrzymacie nowe życie i będziecie w jakimś sensie tym małym źródłem, którego popłynie woda żywa do innych ludzi. Przyjdźcie, którzy pragniecie, do Jezusa. Ale tak szczerze, może nieraz we łzach, w pokorze, w uniżeniu. Wierzyj w nadzieję, że Bóg może to uczynić. A On uczyni, bo wzywa ciebie, wzywa nas, abyśmy przyszli do Niego. Powiesz, jestem wierzącym, to nie szkodzi. Ale bądźmy stale, tak bym określił, w pewnej przenośni u stóp Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy, mając jeszcze trochę czasu, chcę teraz nawiązać do innego, do innej historii. Ale również ta historia jest opisana w Ewangelii według świętego Jana. Ja bardzo lubię czytać trzeci i czwarty rozdział Ewangelii Jana. Bo w trzecim rozdziale przede wszystkim czytam o rozmowie Pana naszego Jezusa Chrystusa z Nikodemem. W czwartym rozdziale czytam rozmowę Pana naszego Jezusa Chrystusa z Samarytanką. I zawsze gdzieś tak zestawiam z jednej strony Nikodema, a z drugiej strony Samarytankę. I tak patrzę, kim był Nikodem. I po pierwsze, był Żydem. Uwaga, był Żydem. Przyszedł z pewnym uszanowaniem do Jezusa Chrystusa. Dalej, był uczonym, nauczycielem zakonu. I on też stwierdza, no niemożliwe, ty przyszedłeś od Boga, mówi do Jezusa. Bo jeśli byś nie był od Boga, to nie mógłbyś czynić takich cudów. A Jezus natychmiast, jak do nauczyciela, mówi: Nikodemie, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Nie mówię dzisiaj o nowym narodzeniu, ale drodzy bracia i siostry, Nikodem nie mógł tego zrozumieć. Chciałbym dziś zapytać, czy wszyscy ewangeliści rozumieją, co znaczy narodzić się na nowo? Bo to powinno być zwiastowane w pierwszej kolejności. Nawrócenie poprzez wiarę i upamiętanie. Zrodzenie na nowo, a później mówmy o chrzcie, o świętości, o sprawiedliwości. Nikodem odpowiada Jezusowi: jak to? Ja stary? No, ja się z tego cieszę. To znaczy, dlaczego? Nie tylko ja jestem stary. Ja stary mam wejść ponownie w łono matki swojej i narodzić się na nowo, co się narodziło. No, chodzi o narodzenie z wody. Chodzi o narodzenie z Bożego Słowa i z Ducha Świętego. Ale zastanawia mnie ta wypowiedź dalsza Pana naszego Jezusa Chrystusa, który powiada: jak to? Ty jesteś nauczycielem w Izraelu i nie wiesz, co to znaczy narodzić się na nowo? To kto ma wiedzieć? Ja powiem tak, dziś w naszym kościele mamy ponad 200 zborów. Większość to młodzi pastorzy, ale życzyłbym sobie, aby ci młodzi pastorzy częściej mówili za kazalnicą, co znaczy narodzić się na nowo.
aby sami to rozumieli i przekazali innym. Nie jesteś chrześcijaninem, jeśli się na nowo nie narodziłeś. W czwartym natomiast rozdziale mamy zapisane, Jezus był gdzieś albo w pobliżu Jerozolimy ze swoimi uczniami, albo w Judei. I tam mamy zapis, ponieważ Jezus mieszkał. My też, każdy z nas ma mieszkanie, powiedzmy. I wyjeżdżamy, ale zawsze wracamy, prawda, do tego mieszkania. Jezus mieszkał gdzie? W Kafarnaum. I po jakimś czasie, gdy zwiastował Ewangelię w różnych tam okręgach, wracał do domu, jest powiedziane w Ewangelii Mateusza, czyli do Kafarnaum. Jezus był w okolicach Judei ze swoimi uczniami i nagle powiada, musimy wracać do Galilei. Ale tu jest zapisane w mojej Biblii, że musiał iść przez Samarię. I tu jest pewien problem. Oczywiście Jezus już wcześniej miał kontakty z Samarytanami. W czym problem? Problem w tym, że Żydzi uważali Samarytan za grzeszników. Nie przechodź przez ich terytorium, nie dotykaj się niczego, co należy do nich, ale masz obchodzić dookoła Samarii, aby wejść do Galilei. Jezus musiał iść przez Samarię. Dlaczego Jezus musiał iść przez Samarię? Myślę, że wiecie. Dlaczego Jezus musiał iść przez Samarię? Ponieważ Jezus wiedział, co jest w sercu człowieka. Wiedział, jak tu jest powiedziane, że rozumnie zaczynają szukać kogo? Boga. Jezus, uważam, będąc w Judei, widział tą Samarytankę już tam przy studnie. Znał doskonale jej życie. Wiedział, że praktycznie jest jakoś odizolowana od społeczności Samarytan. Ale Jezus widział jej serce. Że ona była zmęczona, przygnieciona tym grzechem, tą całą nieprawością swego życia grzesznego. I co? I szukała rozwiązania. Pragnęła, aby to z niej spadło, z niej zostało odjęte. Szukała rozwiązania, ale gdzie go znaleźć? Nie wiedziała, w jaki sposób, do kogo się udać. Ale Jezus to widział, uważam. I kiedy ta Samarytanka przyszła po tą wodę fizyczną do tej studni, jak ona się nazywała, Jakuba, nie byłem przy tej studni, ale byłem w Galilei przy takiej studni, chociaż nie wiem, czy ta Jakuba jest taka sama. Ta studnia wyglądała taki olbrzymi lej. Kilka metrów schodziło się zboczem tego leju do źródła na dole, tam się czerpało. Z jednej strony się wchodziło, a z drugą strony się wychodziło. Studnia Jakuba mogła być zupełnie inna. I kiedy niewiasta przyszła czerpać wodę, jak to niektórzy mówią, według obliczeń w południe, pytanie znowuż, dlaczego akurat w południe, skoro niewiasty, które były odpowiedzialne za czerpanie wody, czerpały w czas rano albo późnym wieczorem. Myślę o jednym, że ona wiedziała, że obciążona jest grzechem. Było jest jak gdyby wstyd i hańba. Z drugiej strony może nie chciała się narazić na słowa, ironię tych kobiet, które tam przychodziły czerpać wody. A gdyby być może schodziła, wiecie, po tym okręgu leju,
To tak lekko wystarczyło potrącić i by poleciała. Przychodzi południe i zauważa, że Jezus jest przy studni, siedzi przy studni. Wielkie zdziwienie. Myślała, że nikogo nie spotka. A to spotkała Żyda. I ten Żyd prosi, daj mi wody. Zdziwiona. Przecież Żydzi nie obcują z Samarytanami. I nawiązuje się dyskusja, rozmowa. W końcu ona nie rozumie, o jakiej wodzie Jezus mówi. O wodzie zaspokojenia tej potrzeby duchowej. My zostaliśmy zaspokojeni. W jakim sensie? Że wiemy, do kogo należymy. Wiemy, dokąd zmierzamy. Mamy tą pewność w naszych sercach. Tylko musimy tą pewność i tą świętość, tą czystość utrzymać stale na powierzchni. Nie rozumie. Jezus mówi o niej. Przypomina jej, miałaś 5 mężów. Ja też tego, trudno mi to zrozumieć. 5 mężów, a ten 6. mężczyzna, z którym żyła, nie był jej mężem. Jakżeż możemy powiedzieć w naszym kraju, ilu jest takich mężów? Niby małżeństw, a nie są małżeństwa. A to nie są małżeństwa. Ale nie o tym dzisiaj chciałem mówić. I dalej nawiązuje się dyskusja. Nie wiem, ona dyskutuje, mówi, wy Żydzie chwalicie Boga tam w Jerozolimie, a my tutaj na tej górze. Wiecie, Jezus wypowiada ważne słowa. Po pierwsze, że zbawienie pochodzi od Żydów. Nie bójmy się tego. To jest pewien ciąg, który Bóg ustalił. Dalej, że prawdziwi chwalcy, że nastał już ten czas praktycznie, że prawdziwi chwalcy będą czcić Boga. Gdzie? W duchu i w prawdzie. Że chwalenie Boga nie jest ograniczone do Jerozolimy, do tej góry, ale tam, gdzie jesteśmy, ponieważ jesteśmy, określam to, cząstką świątyni Pana, a więc chwalimy Boga w duchu i w prawdzie tam, gdzie jesteśmy. Błędne jest zrozumienie i pojęcie, po co mam iść na nabożeństwo? Chwalić Boga, skoro mogę być tu i chwalę Boga w duchu i w prawdzie. No to jest nonsens. To jakieś nieporozumienie. A więc, drodzy, chwalenie Boga rozpoczyna się gdzie? No gdzie się rozpoczyna? W naszym duchu. Duch działa na naszą duszę, a dusza działa na nasze ciało i wychodzimy i przychodzimy tutaj i wyrażamy to głośno. Niech słyszy szatan, przeciwnik. Śpiewając to również ewangelizujemy. A więc rozpoczyna się w naszym duchu, gdy idę na nabożeństwo. No tak, mam chwalić Boga, ale czy mój duch ma taką wolność, by wielbić, czcić Boga? Czy po prostu w duchu nie kształtuję czegoś, aby przyjść, usiąść, popatrzeć i powiedzieć? I powiedzieć, tak jak powiedzieli ci, którzy przyszli, by zobaczyć Jezusa, kiedy Jezus zawołał tego Zacheusza, o tym już mówić nie będę, u grzesznika Gospodu stanął. Widocznie taki sam grzesznik, jak i ten celnik. Nie. Nie osądzajmy. Ale we właściwym miejscu może trzeba nieraz rozsądzić. Bo zauważam, że ludzie wierzący, którzy tak są nastawieni na takie sądzenie, to zaczynają wchodzić w pewien problem. Oddalają się od zboru. Myślą, że są bardziej święci, aniżeli ci zborownicy wszyscy. To jest wielkie, wielkie niebezpieczeństwo. Drodzy, porywa mnie to wręcz słowo, że ta niewiasta, Samarytanka, niektórzy mówią, że to byli Żydzi. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Samarytanie nie byli Żydami.
To były cztery narody wprowadzone na miejsce, 10 pokoleń, które zostały, 10 plemion żydowskich, którzy zostali zabrani przez Asyryjczyków do niewoli, a cztery inne narody wprowadzone na ich miejsce. I tak notabene nie wiadomo, co z tymi 10 plemionami się stało. Nie wiemy. Biblia nie wyjaśnia. Samarytanie. Później znamy tą historię, tam się pojawiają lwy, są problemy. Król asyryjski się o tym dowiaduje, posyła tam kapłana żydowskiego, aby uczył Samarytan zakonu. I Samarytanie tak, mieli swoje bóstwa, jakoś tam wierzyli, ale również przyjmowali zakon. A więc to tak, jak to się mówi, mieszańcy. Co mówi ta niewiasta do Jezusa? Ja się dziwię, że ona to wiedziała. Powiada w ten sposób. Wiem, to mnie porywa, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. A więc ona wiedziała, że rozwiązanie jej problemów może nastąpić tylko w Mesjaszu. Wiem, że On przyjdzie. Wiem, że On mi powie, jak wybrnąć z tej trudnej sytuacji. A dziś musimy powiedzieć tak. Najpierw to, co Jezus powiedział. Ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Masz Jezusa i masz prawo dziś zwrócić się do Niego. Jej problem, problem Samarytanki, ten duchowy został rozwiązany według mnie. Ona oczyszczona, uwolniona od grzechu, od nieprawości, od wstydu, od hańby. Teraz biegnie. Słuchajcie, Samarytanie. Czy ulicą, czy drogą biegnie w tym mieście i oznajmia o tym, że oto tam jest Mesjasz przy studni. Powiedział mi wszystko. To mało powiedziane powiedział, ale uważam, że nastąpiło to uzdrowienie duchowe. Reakcja Samarytan była niesamowita. Jakżeż ta niewiasta, która przed nami się wstydziła z powodu niewłaściwego postępowania, kryła się, nagle teraz głośno biegnie i woła. Ponieważ co z niej zaczęło płynąć? Nie stare, ale nowe życie. On jest tam przy studni. Błogosławieni są ci, którzy mnie nie widzieli, a uwierzyli. Nie musisz iść do studni Jakuba. Ale na tym miejscu, tak jak jesteśmy, możesz zwrócić się do Mesjasza, do Jezusa Chrystusa ze swoją potrzebą, ze swoim problemem. Samarytanie zaczęło coś w nich działać, gdy słyszeli słowa Samarytanki, bo przecież no to niemożliwe. Może akurat mieli siesty w tym czasie, bo to było w południe. I na jej głos jak gdyby, bo to był głos wypływający już według mnie z serca czystego. To była ta woda żywa, duchowa. Wyszli, aby spotkać się z Jezusem, spotkać Jezusa tam przy studni Jakuba. Jezus, myślę, stanął tam przed nimi, zaczął mówić, a oni mówią, zostań z nami. Jezus od tego momentu Twego nawrócenia jest z Tobą na wieki, ale musisz być z Nim, musisz Go pragnąć. Dlatego też uważam, że ta Samarytanka pragnęła uwolnienia, nie wiedziała, jak z tego wyjść, ale Jezus wiedział, widział jej pragnienie, przyszedł, aby ją uwolnić. Halleluja. Zostań z nami. I Jezus został z nimi przez 2 dni i nauczał ich. I mieli seminarium przez 2 dni.
Wspaniałe, cudowne seminarium. Jezus nauczał, oni słuchali. Po 2 dniach Jezus odchodzi. A oni się rozchodzą i powiadają do niewiasty. Wiesz co, wierzymy już nie tylko dlatego, że ty to tak, że Pan z tobą to uczynił. I wypowiadałaś takie słowa, ale wierzymy, ponieważ sami słyszeliśmy. Co słyszeliśmy? Co mówią Samarytanie? Oni powiadają, teraz wiemy. Wiemy, że ten jest Zbawicielem świata, Jezus Chrystus. Nie Zbawicielem tylko Żydów, ale Zbawicielem świata. Jak to? Samarytanie poznali z tego miasta, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata. A ci doktorzy, ci uczeni w piśmie, ci faryzeuszy, większość z nich nie dopuścili do swego umysłu taką myśl, że Jezus jest wysłany przez Boga, że jest Chrystusem. A ta niewiasta? A ci Samarytanie? Jezus patrzy na pragnienia człowieka. Największym pragnieniem każdego człowieka jest pragnienie Boga. Ostatnie zdanie. Kiedy Jezus idąc, przechodząc przez Jerycho, zauważył tego Zacheusza. Jakim był, takim był, strasznym. Uważano go za grzesznika. Ale on wszelką ambicję, wszelki honor zostawił pod tym drzewem sykomory, a pragnienie zobaczenia i spotkania się z Bogiem windowało go do góry, by zobaczyć Jezusa. Gdy Jezus zrównał się z tym drzewem, to mnie bardzo pociesza, gdy zrównał się z tym drzewem, odwrócił się i powiada Zacheuszu, zejdź szybko z tego drzewa. Skąd wiedział, że on się nazywa Zacheusz? Pismo Święte mówi mi, że Bóg pragnie, uwaga, Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Takie jest pragnienie naszego Boga w stosunku do każdego człowieka. Ale to pragnienie społeczności z Bogiem, nawrócenia się, musi być powstać w sercu człowieka. Pragnienie Zacheusza spotkało się z pragnieniem Boga i w sercu człowieka powstał największy cud, cud wybawienia. Halleluja. Pragnienie. Bracia i siostry, niech Bóg was błogosławi.